Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Witam serdecznie. Z nami dzisiaj Jan Golba, burmistrz muszyny, ale też prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej. Ja to dzisiaj specjalnie podkreślam, bo. Pan burmistrz jest na bieżąco ze swoimi kolegami samorządowcami z Dolnego Śląska. Pan, jako przedstawiciel gminy uzdrowiskowej, wie też, co dzieje się w tych gminach uzdrowiskowych, aczkolwiek dzisiaj wyglądających jak krajobraz po bitwie. Co tam się dzieje, panie burmistrzu? I też od razu powiem, że wiemy, że jest uruchomiona specjalna pomoc. Tak, dzień dobry państwu. No, praktycznie rzecz biorąc, tam nie ma nic dzisiaj. To te miasta, tak jak na przykład Lądek. Nie ma żadnej infrastruktury, nie ma wody, jeżeli chodzi o ujęcia, owód zostały zniszczone. Nie ma prądu, prądu nie da się włączyć, no bo wiadomo, miasto jest zalane. Zalega szlam w mieszkaniach, czyli po powodzi wdarło się mnóstwo różnego rodzaju, że tak to określę, obrazowo świństwa do mieszkań, czyli tam jest wszystko. To wszystko trzeba dopiero oczyścić, osuszyć i wtedy są szanse na włączenie prądu. Oczywiście nie wszędzie też, bo to też będzie na pewno w określonych osiedlach, dzielnicach. Nie da się tego zrobić wszystkiego naraz. Nie ma ulic, nie ma chodników, to wszystko zostało zabrane. Nie ma kładek, nie ma mostów. Następnie no ludzie nie mają w ogóle mieszkań. Jak rozmawiam z kolegami, z koleżankami, oni zostali pozbawieni wszystkiego. Do mieszkania wlała się woda, nie ma lodówki, nie ma pralki, nie ma mebli, nie ma łóżka, nie ma kołdry, nie ma poduszki. Oni są w innych miejscach relokowani i są z niczym. Czyli tam jest potrzebne, jeżeli chodzi o tą pomoc, dosłownie wszystko i o wszystko dosłownie apelujemy, bo tam są potrzebne dzisiaj i te e, podstawowe rzeczy do życia, czyli żywność, woda. To posyłamy już nasze gminy się zaangażowały. Tutaj solidarnie podeszliśmy wszyscy do tego, żeby pomóc udzielić tej pomocy, szczególnie tym naszym gminom uzdrowiskowym. Myślę tutaj o Lądku Zdroju, który został zmieciony, no, bo dosłownie jest powierzchni Ziemi, następnie. Jeżeli chodzi o Byszczycę Kłodzką, podobna sytuacja. To Uzdrowisko Długopole, które tam jest na terenie tej gminy, no ale Kłodzko to samo, taka sama sytuacja. Mamy na bieżąco sytuację, wiemy co potrzeba. Dzisiaj potrzeba oczywiście tych produktów i te produkty są dostarczane, zaczyna się ten proces, bardzo to sprawnie, w miarę można powiedzieć, przebiega. Natomiast co się okazuje, potrzeba rąk do pracy. Nie ma ludzi do łopaty, do najprostszych czynności, czyli do tego, żeby te mieszkania opróżniać ze szlamu. Jeżeli to się przedłuży, ja mam doświadczenie z tego zakresu, bo miałem w 2010 roku powódź, folwark zalany, usuwanie szlamu, i wtedy brakowało naprawdę ludzi do pracy, brakowało tych rąk do pracy, mimo że skala. Tego w stosunku do Lądka była tylko cząstkowa, bo Folowarg jest niewielkim osiedlem. Natomiast Lądek jest cały do e, oczyszczania. E, więc potrzeba tych ludzi po prostu do pracy. Już w tej chwili z wielu gmin podsyłamy ludzi, naszych pracowników do tego, żeby pomóc w oczyszczaniu. Czyli jedzie, jadą ludzie, jadą łopaty, sprzęt koparki, jadą osuszacze, to, to będzie, ta pomoc będzie udzielana i tutaj to jest takie samo zorganizowanie Aha. się. I ja jestem bardzo dumny z tego, że ludzie tak po prostu zareagowali. Panie burmistrzu, mówił pan właśnie o tym doświadczeniu, które było w Muszynie Folwark w osiedlu, ale pan też jako no, burmistrz z naprawdę długim stażem doświadczenia samorządowego. Jak pan to ocenia? Tak chcę zapytać o to, bo no, mimo wszystko to jest ogromne wyzwanie służb, rządzących, wszystkich, żeby zapanować nad tą sytuacją. No, ale mimo wszystko słyszymy takie rzeczy, które hmm, chyba nie do końca powinny gdzieś mieć miejsce. Czasem na jednej konferencji prasowej ktoś mówi, że coś pękło, inny weryfikuje, że to jednak nie pękło. Słyszymy, że część mieszkańców rzeczywiście, tak jak pan mówi, nie ma rąk do pracy, do typowej łopaty, gdzieś sami się odgruzowują. Rzeczywiście tak się dzieje. Jak pan to ocenia? To... Tak powinno wyglądać? Czy też te prognozy czasem, że nic się nie dzieje, ale za chwilę ta fala jednak się zwiększa? Dezinformacje zawsze są, to jest oczywiste mhm. i z tym się trzeba po prostu liczyć. Powinny być w każdej gminie na szczeblu powiatu i na szczeblu województwa ustalony jeden ośrodek decyzyjny w sensie tutaj przekazywania informacji, bo absolutnie nie jest potrzeba. Wzbudzanie paniki w takich momentach, bo bardzo często jest później informacja, brakuje tego, dowozi się, to to jest niepotrzebne. Mhm. Ale mimo tak wszystko, dalej. na przykład, jest takie, ktoś może powiedzieć później, no ale gdyby godzinę, wcześniej dwie, to może ta ewakuacja byłaby zarządzona, byłoby inaczej. Generalnie z ewakuacją, to ja bym tego nie krytykował, dlatego że ludzie nie chcą się ewakuować. Myśmy to samo też bardzo odczuli. mały procent. To jest z bardzo z tego, mały procent. Słyszymy, to Oni nie reagują o, w ostatniej chwili, mhm. wtedy, kiedy już widzi, że jest zagrożenie. To samo się działo u nas. No, trzeba było użyć helikoptera, mimo tego, że ludzie wiedzieli. Natomiast luki, logistyka musi być. Logistyka jest no słaba. Właśnie, I to bo... sobie powiedzmy szczerze. Logistyki nie było w 2010 i dzisiaj ta logistyka w dalszym ciągu jednak kuleje. No ja miałem sytuację taką w Muszynie, że amfibie, które miały mi przyjechać do ewakuacji ludzi, zostały wysłane już kilkanaście godzin po powodzi. No więc to, to już jest bez sensu, bo wtedy one mogą jechać do Gdańska, czyli tam, gdzie ta woda już po, po prostu dopłynie. Ale tutaj ta logistyka musi być dużo, dużo wcześniej. Myślę też i o wojsku. Wojsko, no. jeżeli Wiemy, że taka sytuacja jest to rzeczywiście to wojsko Teraz już tam powinno Teraz mamy na być. przykład wod, którego w 2010 nie było. Na przykład, ale tak. to też powinno być wszystko sprawnie, prawda? Ale to tutaj no, muszą być naprawdę decyzje, i to twarde decyzje, i to wojsko musi wiedzieć, co e, ma robić. I to wojsko teraz jest potrzebne. Ale wojsko jest potrzebne nie po to, tylko, żeby zabezpieczać sklepy, lokale i tak dalej. Tylko wojsko jest potrzebne, przepraszam za wyrażenie, do łopaty, bo ludzie sami tego nie zrobią. Nie ma takiej możliwości, żeby starsi ludzie, którzy mają mieszkanie, oczyścili go z namułu szlamu, żeby. By wyczyścić ulice, ogrody i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobimy, pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, że to wszystko będzie składowane w jakimś określonym miejscu. To grozi epidemią. epidemią. Na szczęście jeszcze no jesteśmy w takim okresie niezbyt ciepłym, bo wiadomo, że tutaj się może, może nie, ale tak jak my mieliśmy w czerwcu powódź, to u nas groziło to natychmiast epidemią, trzeba tak, to było błyskawicznie by było. usuwać. Więc to, to trzeba przewidywać. I w zasadzie powiem szczerze, że. Projektowaniem takich akcji powinni się zająć ludzie, którzy już doświadczyli tego co najmniej raz, takiej powodzi, wiedzą co to jest, bo naprawdę w telewizji wygląda, że idzie fajnie, duża woda, ale to, co się dzieje naprawdę, to my sobie nie zdajemy sprawy, że skały ogromne potrafi woda nieść, że potrafi niszczyć domy, potrafi zalewać, a my podchodzimy do tego bardzo często tak, no zalało dom, to pewnie czysta woda. No nie, tam nie ma już nic, tam nie ma nic do picia, nie ma nic do jedzenia. Się po Dokładnie przejściu. i zac... mhm. problem jest później z oczyszczaniem tego. To się dopiero zaczęło. To no... tak trzeba powiedzieć. Powódź się dopiero zaczęła, ta prawdziwa powódź, czyli ta potrzeba oczyszczania, pomocy ludziom dopiero się zaczęła. I teraz jest istotne, co my zrobimy, jak sobie to zorganizujemy. My oczywiście będziemy obserwować sytuację, też informować o wszelkich akcjach pomocowych, również tych organizowanych, na przykład przez gminy uzdrowiskowe. Musimy jednak drastycznie przejść do innych tematów. Tematów gminy Muszyna, właśnie również. Panie burmistrzu, mofety profesora Świdzińskiego. No, powiem szczerze, że ja jestem zadowolony, że tam w końcu się coś będzie działo, bo taki, taka perełka, a mimo wszystko nie wyglądało to za dobrze. No tak, są tereny, które nie należą do nas, i są tereny, które należą, i te akurat nie są dobrze zagospodarowane. To był teren należący do polskich wód, natomiast tam zrealizowano jakiś tam kiedyś projekt ze środków unijnych, kiedy no. To, ta mofeta jakąś oprawę uzyskała i całkiem niezłą w takim, w takim wyglądzie naturalnym. Przyszedł czas na zmianę tego wszystkiego, na zmianę wyglądu, na umożliwienie jeszcze ludziom oglądania tego zjawiska, bo zjawisko jest bardzo ciekawe, unikatowe w skali nie tylko polskiej, ale i Europy. Taki mofet w skali Europy jest dosłownie garstka. Cieszymy się, że to jest u nas. Zaprojektowaliśmy nowe rozwiązania, rozwiązania takie, które przede wszystkim będą dla turystów że będą mogli obserwować w bezpiecznych warunkach, no bo tam jest dwutlenek węgla. Pamiętajmy mhm. o tym, żeby w bezpiecznych warunkach obserwowali, co się dzieje, podziwiali tą przyrodę. Gotki, tak te bulgotki, mhm. to, to zachowanie właśnie tej przyrody, tą eskalację dwutlenku węgla, tą suchą eskalację, ten, ten dwutlenek pod wodą w zasadzie się wydobyła. Widać to wszystko. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. No i plus jest tam woda mineralna, to jest też sprawa oczywista. To uzyska nową oprawę. Uzyskaliśmy szansę na to, żeby to dzisiaj zostało nam przekazane, oczywiście nie na własność, ale w użyczenie i będziemy mogli wykonać te pracę. Podjęta jest uchwała Rady między innymi o e, wykonaniu tych prac zabezpieczających, ale również wykonaniu tego nowego otoczenia mofety. E, wiemy już, że jest program unijny, z którego będziemy mogli skorzystać. Mamy przygotowany projekt e, uzgodnienia. Rok przyszły najprawdopodobniej zostanie to wszystko zrealizowane. Będziemy mieli zupełnie, zupełnie nową oprawę ofety. Czekamy na to wszystko. Z inwestycji zapytam jeszcze o Szczawnik. Tu jak wygląda sytuacja? Ruszamy niedługo? No, domu? chciałbym ruszyć niedługo, ale jeżeli chodzi o te pytania, to są zawsze pytania do Rdosiu. Hmm. Bo... To już nawet boję się zapytać o decyzję środowiskową. Myślę, no, decyzja środowiskowa, wniosek został złożony przez PKL Muszyna, ale w tym przypadku, Trzeba było wykonać raport, pomimo tego, że to jest na tym obszarze, gdzie wyciągi stare jeszcze stoją, które będą, ale będą modernizowane. Z racji tego, że będą modernizowane, RDOŻ zażyczył sobie raportu. Ten raport jest wykonywany i to, co planowaliśmy, że w tym roku ruszamy, nie ruszymy na pewno, to jest oczywiste. Trzeba wykonać raport, trzeba wykonać dopiero dokumentację po wykonaniu raportu. No i wtedy mam nadzieję, że już na przyszły rok będzie to wszystko funkcjonowało. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że dzisiaj już te koleje są zakupione. Jest zarówno zakupiona kolej gondolowa dziesięcioosobowa z kanapami sześciosobowymi, tak zwany mixt, czyli na jednej linie, plus kanapa jest zakupiona, no i negocjacje trwają dotyczące kwestii zakupu wyciągów tych towarzyszących, które tam jeszcze będą. No, to, nie, to jest tylko kwestia zimy, ale również jest zagospodarowanie letnie. Więc raport nam odpowie, co można zrobić tak naprawdę. Jesteśmy przekonani, że to, co było... Tylko to nowoczesne, w nowoczesnym wydaniu będziemy mogli zrealizować. Trzymamy kciuki, oczywiście, aczkolwiek przejdźmy do głowy takie równanie, że muszyna plus rdoś równa się problem. Nie <grym> ja wiem, czy. To, to chyba dobre. nie tylko muszyna, bo to wszyscy mają ten sam problem. No, nie mówimy w tej chwili o rekompensacie ekologicznej, na przykład, która ma być prowadzona dla samorządów, bo mają parki krajobrazowe. Tylko ta rekompensata praktycznie rzecz biorąc niczego nie daje, bo jeżeli. Na naszym terenie, na terenie parku krajobrazowego, który obejmuje na przykład 98% obszaru muszyny. Nie można nic zrobić, bo jest wprowadzone co najmniej 11 zakazów, ale tych ciężkich zakazów, łącznie z zakazem inwestowania, jeżeli dopiero można jak inwestować, jak się spełni określone warunki, i ten proces jest bardzo długi i dostajemy rekompensatę 0 czy dziesiąte tej wartości o 310 zł, czyli milion 300, no to co to jest za rekompensata? Łabowa, która jest cała pokryta parkiem krajobrazowym, nic nie może zrobić, bo też ma te same zakazy, które ma muszyna, dostanie 800 tysięcy rekompensaty. No, przepraszam, to chyba nie o to chodziło. E, walczymy o to, żeby podwyższyć ten wskaźnik. To jest niesamowicie ważne, to jest bardzo ważne, bo e, no, przynajmniej by można było powiedzieć, że te gminy dotknięte ograniczeniami coś otrzymają w zamian. No, ale na razie walczymy. Będziemy wiedzieli do przyszłego tygodnia, co się w tym przypadku stanie. Mhm. Panie burmistrzu, ważny temat. Chodzi o autobusy elektryczne, które wprowadziliście. One już u Was są. Przypomnę, że dofinansowanie w 70% pochodziło z Narodowego Funduszu Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej. One miały działać w sensie dowożenia też dzieci do szkół od września. Tak teraz nie jest. I Dochodzą takie różne głosy krytyki, na przykład, że to autobusy chińskie, że się będą psuły, a gdzie będą ładowane. Dlaczego nie dowożą dzieci do szkół? Proszę nam wyjaśnić, czy te głosy krytyki uspokoić, o co tutaj chodzi. Absolutnie tu nie chodzi o to, że się autobusy będą psuły, bo jakby się miały psuć, to byśmy ich nie kupowali. To jest oczywiste, więc te sprawy wcześniej. Były analizowane, wyjaśniane. Natomiast jeżeli chodzi o zakup tych autobusów, to był bar proces bardzo skomplikowany, a przede wszystkim był skomplikowany przetarg. No bo wiemy, że jest to pewnego rodzaju nowość na terenie kraju. Na terenie kraju tych autobusów elektrycznych jeździ tylko w kilkunastu gminach i to generalnie w gminach większych, przykładowo Inowrocaw czy Jelenia Góra, jeżeli tylko tutaj wymienię takie bardziej znane, ale też i w Krakowie. Natomiast ten proces e, przetargu był skomplikowany. On się zakończył. W czerwcu. Te autobusy zostały formalnie do nas dostarczone. Już by pod koniec czerwca został złożony wniosek o sfinansowanie, bo wiadomo, że na zakończenie po przetargu składamy wniosek do Narodowego Funduszu o uruchomienie środków na płatność. No i od tamtego czasu, od lipca, jest to analizowane, jest to jeszcze weryfikowane przez Narodowy Fundusz. Systematycznie, codziennie dostajemy informację, że może jutro, może pojutrze, ale póki co jeszcze na razie tych środków nie ma. Autobusy są ubezpieczone, autobusy są zarejestrowane, mogą wyjechać na trasę każdego jednego dnia, no ale nie puszczę tych autobusów na trasę, dopóki nie będę miał zapłacone, bo to jest oczywiste, że no, gmina nie ma takich środków. Jeszcze niezależnie od tego nastąpił taki proces, że jeszcze otrzymaliśmy lepsze finansowanie, bo zostało to zamienione ze środków z KPO, czyli tutaj doszło jeszcze prawie milion złotych bezwzwrotnej tej pomocy, czyli jeszcze lepsze finansowanie. Dzisiaj to finansowanie już jest na poziomie 90%, czyli to już jest na bardzo wysokie. Natomiast jak tylko otrzymam płatność, natychmiast ogłaszam przetarg, bo mamy gotowe ogłoszenie. O przetargu, gotową umowę z operatorem, który po prostu te autobusy od razu czyli uruchomi. Teraz już nie jest w 70% dofinansowania. Nie, już, jest, 90 jest już to to wychodzi 90%. Tak, na KPO. Tak? Na tak? KPO. Tu mhm. się udało nam pozyskać jeszcze zamianę tych mhm. ramach. To też troszeczkę właśnie zakłóciło tą kwestię, czyli przesunęło ten termin. Tu się nic nie dzieje. Czyli one jeżdżą teraz, panie burmistrzu, te autobusy? Nie, one, w ogóle nie one, nie one jest. Jeżeli chodzi o ładowarki, ładowarki są, to wszystko mamy, to wszystko jest przygotowane. Technicznie jesteśmy Przygotowani, no natomiast nie puszczamy ich jeszcze na trasę. Jeżeli chodzi o dzieci, o dowóz, to mamy umowę do końca roku według tych jeszcze starych zasad, czyli jest umowa po przetargu, czyli tutaj. Moglibyśmy, jeżeli tylko by wygrał ten, który jest operatorem teraz na dowóz dzieci, no to mógłby te autobusy wziąć, ale jeżeli nie wygra, no to wtedy musieli, musimy zrywać umowę. Także tutaj te niuanse takie pewne no. są, ale nic się nie dzieje. Ja wiem, że no, tworzy się w tych autobusów różnego rodzaju mity. Jest, są zwolennicy, są przeciwnicy. To już jest za późno na tego typu rozmowy, bo kupiliśmy je tak samo jak kupujemy, kupujemy niskoemisyjne. W tej chwili również jest ogłoszenie w KPO można uzyskać też 95% nawet na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych. Też przypuszczam, że będę w tej sprawie rozmawiał z Krynicą. może tutaj jakąś wspólną kompilację zrobimy. Ja tak bardzo Aha. się tych wszystkich nowinek nie boję, bo Czyli z doświadczenia... one, one ruszą. Je, Oczywiście. Je się jest szansa później. Oczywiście że my liczymy, że na początku jeździły. października. Mhm. ruszą te autobusy, będą już na trasach. Tutaj, że one na przykład aktualnie stoją, to nie grozi jakimś tam technicznym? Im, nie, nie, wiem, nie, no skąd. To, to są takiego. wyprodukowane, nowe, one są naładowane, od mhm. czasu do czasu są również robione przejazdy, także tu się nic nie dzieje tutaj. Ja wiem, że jest fachowców, mnóstwo społecznych inspektorów, oni świetnie wszystko znają, ale ja jednak się muszę trzymać tych zasad, które mnie obowiązują. To na koniec bardzo szybciutko o kolejnym rekordzie waszym ogrody sensoryczne w sierpniu. No, rzeczywiście tegośmy się nie spodziewali, bo takich do, do tej pory takich odwiedzin nie było, bo to było w granicach 35 tysięcy w sierpniu, 40 tysięcy. Tak się stało już w roku 2023, ale 90 tysięcy ludzi w tych ogrodach tylko sensorycznych, bo tylko mówimy sensorycznie, tylko o sensorycznych, 90 tysięcy w samym sierpniu, to po prostu jest liczba wręcz niewyobrażalna. Nawet na początku nie wierzyliśmy w to, myśleliśmy, że się może kamery zepsuły, bo. W lipcu robiliśmy przegląd tych kamer. Sprawdzaliśmy, jak to mówią liczenie na piechotę, tak zwane też z, z tych kamer. No, okazuje się, że tak, potwierdza się. Czyli jest to hit turystyczny, i z tym się trzeba już zgodzić, że no, trzeba w tym kierunku iść, tych turystów ściągać. To samo zamek. No, zamek ma do dzisiaj 70 tysięcy ludzi, którzy byli na zamku. To jest coś niewyobrażalnego, bo przecież ten zamek, no, wiadomo w jakich warunkach powstał i, i, i co my możemy tutaj zaoferować. On tworzy taki klimat, że naprawdę ludzie pierwszy punkt pobytu w muszynie to jest zamek i ogrody. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jan Golba, burmistrz Muszyny, był dzisiaj naszym gościem. Przypominamy o tej pomocy, którą można też stosować poprzez gminy zdrowiskowe. Dziękuję i właśnie o tą pomoc proszę.